Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Dziś pragnę was zabrać na wyprawę pod zmiennym obliczem miesiąca. Wstąpimy przy tym na szlak ukryty i tajemniczy, o którym niewiele się mówi. Chcę wam bowiem opowiedzieć trochę o mniej znanej stronie Księżyca, którą trudno dostrzec z aktualnej, ezoterycznej perspektywy. Dzisiaj opowiem wam o Księżycu i mężczyznach. Współcześnie patrzy się na to ciało niebieskie, głównie w kontekście żeńskim. Ten pogląd propagowany jest w bardziej popularnych źródłach ezoterycznych, a także w nowszych ruchach inspirujących się czarostwem. Wiele się tam mówi o lunarnych boginiach czy o wpływie miesiąca na niewiasty. Mało osób wszakże zdaje sobie sprawę z tego, iż w najdawniejszej warstwie mitycznej księżyc był postrzegany jako męski. Wskazuje na to nawet zresztą nasza rodzima nazwa. Starsze bóstwa lunarne, zarówno w Egipcie, Indiach, jak i u Sumerów, są płci męskiej. Także w bardziej archaicznej warstwie mitycznej, w wierzeniach ludów pierwotnych, postrzega się księżyc jako męski. Można tu wymienić mity plemion afrykańskich, Indian zamieszkujących obie Ameryki, a także australijskich aborygenów. Można więc zapytać, dlaczego tak się dzieje, że społeczności żyjące najbliżej natury postrzegają miesiąc w ten sposób? Zupełnie odmiennie od współczesnych okultystów żyjących w miastach i skłaniających się ku romantycznej wizji lunarnych bogiń. Tutaj właśnie, można by rzec, jest pies pogrzebany. Ci bowiem, którzy nie zatracili kontaktu z naturą, zdają sobie sprawę, iż przemiany miesiąca rządzą polowaniem, wojną, łowieniem ryb i żeglugą. Z tego tytułu wytyczają cykl męskich zajęć. Ponadto mózg mężczyzny jest bardziej wyczulony na zmianę światła niż mózg kobiet. W czasach pierwotnych faza księżyca miała często większe znaczenie dla mężczyzn niż dla niewiast, których aktywność powiązana była częściej z cyklem wegetacyjnym, a więc i ze słońcem. Czarostwo tradycyjne wyrasta z archaicznego korzenia, o wiele starszego niż się to powszechnie podejrzewa. Nic więc dziwnego, że zachowujemy pradawną wiedzę. I chociaż nie czcimy samego księżyca, tak jak i nie czcimy innych obiektów naturalnych, lecz raczej prastare moce manifestujące się przez nie. Cykl miesiąca mówi wiele o przemianach energii, zarówno w nas, jak i w świecie dookoła. Nie twierdzę też tutaj, iż księżyc nie wywiera wpływu na kobiety. Nie pragnę nikogo pozbawiać niczego. Biegła czarownica celebruje swoją więź z miesiącem. Jest to jednak temat dość popularny i często można znaleźć o nim materiały. Ja z kolei chciałem przedstawić związki księżyca z mężczyznami i sposób, w jaki wpływa on na nas. Relacja ta z pewnością nie jest tak fizyczna jak u kobiet. Wszakże gdy świat wokół nas się zmienia, także i w mężczyźnie budzą się pewne pradawne instynkty związane z naszą atawistyczną naturą. Sprytny czarownik umie sięgać ku nim i czerpać z nich moc.
czas, gdy młody księżyc wznosi rogi, jest okresem pobudzenia męskiej energii i żywotności. Krew buzuje w żyłach, jak młode wino. Energia miesiąca jest wtedy najbardziej aktywna i ognista. Dlatego nazywamy ją księżycowym płomieniem. Jego rogi wznoszą się na niebie, niczym sigil zwycięstwa nad śmiercią. Ten czas przynosi odnowienie sił, wzmacnia dzielność i pożądanie. Kwadra to czas równowagi pomiędzy światłem i mrokiem. Dobry moment dla zrównoważenia wewnętrznego i zewnętrznego. Właściwie jest wtedy rozsądzać różne sprawy, wprowadzać prawa, pilnować ich przestrzegania. Mężczyzna w tym czasie może skorzystać, odnajdując wewnętrzną harmonię, mądrość i powściągliwość, które sprawią, że jego decyzje nie będą pochopne, lecz adekwatne do sprawy. Pełnia wpływa na zachowania zwierząt w najróżniejszy sposób. Zwierzęta lądowe stają się zwykle mniej aktywne. Z kolei ryby i płazy okazują się dużo bardziej ruchliwe, żerując czy odbywając gody. Dla czarownika jest to okres największego otwarcia na świat duchowy, aktywujący naszą intuicję. Blade lśnienie miesiąca oświetla lasy i pola, budząc duchy i ułatwiając przechodzenie między światami oraz stany posesyjne. Stąd związek księżyca z lykantropią. Często w tym czasie urządza się także sabaty, które pozwalają nam spotkać się z pradawnymi mocami. Malejący księżyc prowadzi nas w ciemność. Pierwszy okres do ostatniej kwadry jest dla mnie zwykle czasem odpoczynku i ciszy. Później jednak robi się coraz ciekawiej. Sierp w malejącym księżycu błyszczy jak ostrze w dłoń żercy. Zapowiada śmierć i krwawe zbiory. Prowadzi nas w ciemność, ku uwolnieniu atawistycznej natury, tkwiącej w głębinach duszy. Ten czas jest dla mnie zawsze niczym zejście w mrok. Dobry do dzieł zniszczenia oraz do nekromantycznej pracy. Nów otwiera przed nami bramę mroku. Jest to czas, kiedy zwierzęta są najbardziej aktywne, a dzieła wojenne przynoszą najlepszy plon. Mężczyźnie, który kroczy krętą ścieżką, budzi się wtedy wojownik, łowca i zabójca. O ile bowiem kobiety zawiadują magią kreacji, nasze pozostają misteria zniszczenia. Nie jest to więc bierna kontemplacja ciemności, lecz raczej okrycie się płaszczem nocy, aby polować jak cień wśród cieni. O tej porze więc nie warto wchodzić w drogę takim jak ja. Przemierzyliśmy szlak od księżycowego płomienia do bram ciemności. I tutaj kończy się nasza opowieść. Mam nadzieję, że będzie ona dla wielu mych odbiorców otwarciem nowej drogi, która pozwoli im powrócić do pewnej starożytnej wiedzy i mądrości pogrzebanej głęboko w nas. Każdy mąż, który pragnie kroczyć krętą ścieżką, powinien bowiem zrozumieć, iż oświetla ją jedynie światło księżyca. Ja zaś już na dziś dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący. Pamiętajcie o dobrych łapkach i wsparciu Kuchni Czarownika poprzez komentarze i subskrypcje.
Do następnego zaklęcia.